Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie na nowym serwerze europejskim pierwszym, dokładnie tak. Wczoraj dostaliście tylko i wyłącznie taki skrót z tego live'a, prawie 2,5-godzinnego tak naprawdę, który wystartował około tam 16.10, no i do około 18.30 trwał. Natomiast no na tym skrócie niestety nie było za wiele, dlatego że jak zresztą sami widzieliście, nie dało się za bardzo tutaj pograć na tym serwerze od razu po starcie. No i problemy, tak jak mówię, no przez całego streama to wszystko było widać, co chwilę nas wywalało, co chwilę tam jakieś, wiecie, restarty tego serwera, co chwilę tam salka chwały nie działała, więc nawet się nie dało dobrze klasera pofarmić. No generalnie były problemy, dlatego też wczorajszy film nazwałem tak jak nazwałem, czyli powtórka z W60. No ale nie do końca, dlatego że ja zakończyłem streama około 18.30 plus minus, poszedłem sobie na spokojnie, coś tam zjadłem, ogarnąłem się, powiedzmy odpocząłem chwilę po tym streamie. No i wróciłem do tej gierki jakoś w okolicach godziny 20, coś takiego. No i okazało się, że serwerek naprawdę zaczął chodzić dobrze. Oczywiście zdarzają się jakieś tam problemy delikatne, coś tam nie działa i tak dalej. Natomiast generalnie serwer chodzi bardzo, ale to bardzo dobrze. W tym momencie jest obciążony, to widać, aczkolwiek no można chociaż grać. I tak samo wczoraj od godziny 20 do samego końca pierwszego dnia również można było grać, co oczywiście jest dużą zaletą w porównaniu do tego, co było na W60. Bo na W60 początek był bardzo podobny, też to jako tako chodziło, można było się zalogować, no ale potem godzina 18-19 jak to padło, to ja na przykład nie mogłem wejść do około 23.30, no a tutaj odwrotnie, tutaj na szczęście coś tam działali, wczoraj widziałem, że jeszcze o godzinie 20 w piątek, więc no to się szanuje powiedzmy, no ale no jeżeli coś nie działa, no to musi działać, także nie ma co się dziwić. Wczoraj około godziny 20 jeszcze coś tam naprawiali, coś tam poprawiali tą płynność, no i tak jak mówię, można było normalnie rozegrać ten pierwszy dzień. No i dzisiaj wam chcę po prostu pokazać, jak ten pierwszy dzień zakończyliśmy na tym Paladynie, opowiedzieć wam mniej więcej, jak to wyglądało, pokazać jakieś walki w lochach, no i generalnie wiecie, takie po części podsumowanie pierwszego dnia, ale nagrywane dopiero drugiego, bo wczoraj o północy szczerze już mi się nie chciało siedzieć, więc nie nagrywałem tego, wolałem to zrobić z większą energią. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama, i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i przede wszystkim piszcie w komentarzach, jak tam wam poszedł pierwszy dzień. Trochę się tu na początku rozgadałem o tym performance, żeby powiedzmy no tak usprawiedliwić ten wczorajszy tytuł filmu, bo tak jak mówię, po tym już było naprawdę dobrze, dało się to rozegrać fajnie, więc no to akurat na plus. No ale jestem bardzo ciekaw, jak tam po prostu wam, moim widzom, poszedł ten pierwszy dzień, więc jeżeli ktoś gra sobie tutaj na tym serwerze pierwszym europejskim, to oczywiście piszcie w komentarzu, jak tam wam idzie, może już jesteście po ograniu drugiego dnia, to też możecie napisać, no po prostu piszcie, nie, w tych komentarzach. No i co, tego kciuka w górę pamiętajcie zostawić i chyba tyle, nie? Przypominam jeszcze oczywiście o kodziku, który działa do 20 poziomu, macie go tutaj, macie nad moją głową, jest przez ponad miesiąc tak naprawdę aktywny, ale jeżeli ktoś się spóźnił na start, zacznie tam jakoś dzień później, czyli dzisiaj, to pamiętajcie, że jeszcze ten kodzik oczywiście działa. Dobra, teraz tak, na czym zakończyliśmy wczorajszy odcinek, że tak powiem, wczorajszego streama. No dobiłem poziom 11, to co zresztą widzieliście, no i klaserek stanął mi na około 19%. Potem już mi się nie chciało, coraz gorzej to chodziło, więc stwierdziłem, że wyłączam tego streama. Powiem wam szczerze, że ostatnie takie większe wydarzenia, jakieś elevatory, legendarne lochy i tak dalej, więcej mi przynoszą szczerze mówiąc takiej, nie wiem, niechęci aniżeli szczęścia, czy tam no jak to nazwać, bo wczoraj naprawdę no na streamie na Twitchu, bo ktoś się w ogóle pytał, gdzie ja streamuję oczywiście na Twitchu, mieliśmy 500 osób praktycznie non stop, nie? Przez całe te dwie godziny było tam plus minus 500 osób, więc to jest naprawdę ogromna liczba, no a ja mało co mogłem zrobić, trochę już jest to takie męczące, że coś, co normalnie bym zrobił pewnie w jakieś pół godziny, no to musiałem robić 2,5 godziny, a i tak to nie wyszło tak jak chciałem, no ale mówię, no potem się to ogarnęło, więc chociaż taki plus w porównaniu do W60. No i dokładnie, na początku oczywiście zrobiłem te ulepszenia sobie. To co widzieliście na wczorajszym odcinku, na tym skrócie, kto nie widział to zapraszam. Sprzedałem podkę z pierwszego pakietu, tego za dwie dyszki, zrobiłem sobie 6 trenera, 4 skarbca. No i potem czekałem, aż tutaj każdy dołączy do gildii, jak każdy wbije te ulepszenia, żeby zacząć robić tą mawkę. Zeszło mi z tym około godzina czekania, no ale tam sobie jeszcze inne rzeczy sprawdzaliśmy, kto tutaj gra, jak to wygląda. No i jakoś zleciało. No i oczywiście potem, jak już te procenty były zbliżone do maksa, jaki mogliśmy na tamten moment mieć, zacząłem robić tą mawkę. Wbiłem poziom 10.
60, kupiłem klaser w gabinecie magii, przebrałem się tutaj w całości, żeby móc po pierwsze zrobić ten pierwszy loch, tam chyba 3 albo 4 przeciwników zrobiliśmy na starcie, no i potem, żeby móc oczywiście farmić dalej ten klaser, no nie? W sensie dalej, po prostu żeby zacząć farmić ten klaser, no bo tak to powinno działać. No i to widzieliście na wczorajszym skrócie, więc tak powiedzmy w dużym skrócie wam to również opowiedziałem. No i dokładnie, zakończyliśmy streama, miałem około 19% klasera. Wróciłem do gierki około 20, chodziło to znośnie, no i tego klaserka na tym 11 levelu dobiłem 25%. Nie za dużo, nie za mało, tak wydaje mi się, że w sam raz. Tu może w międzyczasie wam puszczę właśnie, jak to tutaj wyglądało, jak moje walki w tych lochach, jak temu paladynowi się powiedzmy wczoraj szło, że tak powiem. No, więc mówię, około 25% i stwierdziłem, że lecę dalej. Wbiłem 12 poziomawką, sprawdziłem dobrze, że mnie coś tknęło w ogóle, żeby sprawdzić procenty na lochy, bo okazało się, że na tego wampira mieliśmy 35%, więc jeszcze go sobie pokonałem. No i dobiłem tą mawką 15 level, znowu zrobiłem przebieranie, znowu tam jakiegoś klasera popodbijałem, jakieś tam loszki jeszcze ruszyłem, no i tyle, nie? Tak to wyglądało. To jest taki stały schemat, którym powiedzmy ja działam mniej więcej. No i dokładnie, tu zobaczcie, mamy 15 level i jakieś tam lochy dalej żeśmy ruszyli, mamy inną broń i jakoś to tam inaczej wyglądało. Potem bodajże na poziomie 18 również tam wymieniłem broń, bardzo fajna mi poleciała, coś tam jeszcze porobiłem, podziałałem. O, tu w ogóle mój jedyny epik ze wszystkich lochów, które wczoraj zrobiłem, to był mój jedyny epik. Takie buciki, no jakiś czas ich używałem, nawet dość długi, no ale potem już je wymieniłem na zwykłe, do czego też zaraz przejdę, no ale mówię, to był jedyny epik, który już wam zaspoileruję, jaki mi przez cały wczorajszy dzień poleciał. Tu jeszcze mi się udało Banshee pokonać, więc też fajnie, mówię, dlatego się w ogóle przebierałem, bo z tą Banshee był problem. No i dokładnie, tak jak wam wspomniałem, potem na 18 levelu znowu wymieniłem broń i jeszcze coś tam podziałałem. Pierwszy minus, w sensie minus, pierwszy pech w ogóle, bo tak, jak zresztą sami widzicie, wbiliśmy prawie 28 level. No 27,5, bo jeszcze dzisiaj tą akademię odbierałem, oczywiście jeszcze dzisiaj nic nie robiłem na tym koncie. Czy można było lepiej? Na pewno można było lepiej, ale też nie chcę tutaj zwalać na jakieś, nie wiem, pecha czy coś. No takim największym pechem było chyba to, że do drugiego lochu, tutaj do kopalni Glory, szukałem klucza przez jakieś 60 awki. Masakrycznie dużo na 20 levelu musiałem zrobić tej awki, żeby ten kluczyk mi poleciał i to był tak naprawdę największy pech, strasznie tutaj dużo, no ale co by mi to dało? Może bym wbił wczoraj ten 28 level tak naprawdę, ale równie dobrze jakby mi, bo zobaczcie, te 3 gemy tutaj na dole, to są gemy, które wykopałem już dzisiaj, jak sobie odebrałem golda z warty. Natomiast wczoraj jeszcze wykopałem 3 gemy, bo akurat mi tam trochę golda zostało. No i zobaczcie, takie mi poleciały. Jeden na szczęście, tu na inteligencję i na zręczność. Więc jakby mi poleciał jakiś, nie wiem, na siłę, wrzuciłbym go do broni, to pewnie jeszcze bym jakiś jeden loszek pokonał wczoraj. No i tak czy siak ten 28 level by był. Więc nie napinałem się jakoś, szczerze mówiąc. W sensie nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Oglądaliśmy to już? Chyba tak, no. To oglądaliśmy, lecimy dalej. No dokładnie, tu już jest na 22. Zobaczcie, na 22 levelu zaczęliśmy drugi loch, bo tak jak wam mówię, wbiliśmy chyba z 2 levele z samej jawki, bo tyle szukałem tego klucza, więc no to też jest najgorsze tak naprawdę. Potem na 20 levelu oczywiście jakieś tam znowu delikatne przebieranie, oczywiście klaser regularnie podbijany, żeby to wiecie, miało ręce i nogi. No i na 20 levelu zacząłem szukać tego klucza do drugiego lochu, znalazłem go, no i pierwszych 3 w tym nowym lochu chyba, w sensie w tym drugim lochu, kurde, za szybko chcę wam tu mówić, w tym drugim lochu pierwszych 3 raczej chyba padło z bomby, padło bez większych problemów, tak z tego co kojarzę. Tak to tutaj zresztą wyglądało. No i co? Dalej. Tu jeszcze nam szaman Udu w ogóle padł na 23 levelu. To też tam pewnie jakieś delikatne przebieranie jeszcze robiłem. Cyk. No i ohydny gremlin padł mi na 26. Potem awką dobiłem 25. Potem sobie oczywiście wybudowałem twierdzę, do czego zaraz przejdę. Kupiłem pakiet twierdzy. Dostaliśmy z tego pakietu jeszcze jeden level. No i tak to mniej więcej wyglądało. No, co 5 leveli średnio się przebierałem. Starałem się tu mieć jak najnowsze eku, zanim zrobiłem awkę dalej, awka to jest awanturniczość, bo też mnie dużo osób pytało, co to znaczy awka w ogóle, zanim zrobiłem tą awkę dalej, to oczywiście starałem się jak najbardziej podbić klaser, w tym momencie mamy 43%, tak też zakończyłem wczorajszy dzień, jak najwięcej lochów zrobić, sprawdzałem procenty, żeby wiecie, awka to była po prostu ostateczność, no i mówię, raczej jakbyśmy tyle nie zmarnowali awki na klucz, to
byłoby 28 level, ale szału nie ma, bo jakoś tak się nie napinałem. Też to robiłem w końcu około 22, nie chciałem czekać do samego końca dnia, bo znowu jakby zlagowało, to znowu bym tak jak na W60 nie zdążył tam niektórych rzeczy robić, więc wolałem sobie to zrobić wcześniej. Jakoś się nie napinałem. Tak po prostu wyszło, no i tak ogólnie ten pierwszy dzień się prezentował. O, zobaczcie, siłka, dobra, jest szczęście odcinka. Wczoraj jeszcze na koniec dnia, to co chcę wam też pokazać, to nie wspominałem chyba o tym na streamie, wspominałem na odcinku, nie? Bardzo fajny kalendarz nam się trafił, bo od razu mamy dwie książki z expem, 4 i 8 dnia, więc to na plus. No i wczoraj jeszcze na samym końcu, jak już tu zakręciłem kółkiem i tak dalej, to stwierdziłem, że jak już miałem tą kopalnię oczywiście na jedyneczkę zbudowaną, to sobie, jak widzicie, znowu się przebrałem, to chyba było na 26 levelu, albo już 27, nie pamiętam w sumie, no ale znowu się przebrałem już w samej temi z dziurami, żeby po prostu dzisiaj, jak sami widzicie, no ogarnąć sobie tutaj właśnie klejnoty przez cały dzień, no i ruszyć dzisiaj na streamku na Twitchu o godzinie 18 z kopyta, no bo teraz jak tak naprawdę się dość mocno wzmocniliśmy tymi gemami, no to dzięki temu no pewnie tutaj lochy mi dalej pójdą, nie? Jeszcze nie będę musiał w ogóle ruszać awki ani nic takiego, więc tak to przeważnie tego drugiego dnia robię. No, więc na koniec dnia jeszcze tu poubierałem itemki ze slotami. No i tyle, nie? Tyle. Jak sobie na tym 11 levelu farmiłem klaser, to tyle mi wpadło golda, że mogłem tu skarbiec zrobić na piątkę od razu, więc to też fajne. Koniec końców mam ulepki 6-6. Powiem wam, że bardzo też nam mało golda z tego kółka poleciało. Nie poleciało, nie wiem czemu. Pamiętam, że na W60 na koniec dnia leciało od groma, a ja nie zdążyłem do końca zakręcić, a tutaj chyba mi poleciało z 700 golda przez 20 kręceń, więc no, to troszeczkę było pechowe. No i tyle. Co do jeszcze moich osiągnięć, zaraz wam też pokażę topkę, oczywiście, jak wyglądała na koniec pierwszego dnia, spokojnie, ale chcę tu wam, wiecie, tak wszystko ładnie opowiedzieć. Co wczoraj zrobiłem? Nie udało mi się zrobić obieży świata, a może dzisiaj wpadnie, zobaczymy, no ale wiadomo, te takie podstawowe osiągnięcia, o których wspominałem, zakręcony wpadł, to ogrywacz, kto widział skrót, ten widział, ile się z nim męczyliśmy, niepokonany za te 10 walk na arenie, co dalej, no kup grzybki to wiadomo, drugi ekran tak samo nam wpadł, to też zrobiłem od razu jak tylko mogłem, no tutaj to, że tam podstawę podbiliśmy do setki, to nam wpadło, no i tyle, nie, z takich osiągnięć tyle, tu w ogóle zobaczcie, już jestem blisko, żeby zrobić na jeźdźce, dlatego, że ja tutaj cały czas w tej twierdzy sobie atakuję, żeby być jak najwyżej w rankingu, żeby trafiać jak najmocniejsze osoby, żeby, w sumie to my chyba teraz to zrobimy jeszcze, żeby po prostu, a nie, jednak nie, musimy poczekać, koszary mam na piąteczce, żeby tych rycerzy mieć więcej, no i wiadomo, żeby być wyżej w rankingu, trafiać na mocniejsze osoby i dzięki temu jak najszybciej zdobyć córki na ewentualne podziemie w przyszłym tygodniu. No, więc z pierwszego pakietu, czyli tego pakietu twierdzy, twierdza ósemeczka nam stanęła, salka piątka, muszę podbić na szóstkę w ogóle dzisiaj, kwatery teraz buduję na 7, eko na razie po 6-6, koszary 5, akademia 5, skarbiec 5, no i oczywiście kopalnia jedynka. To wszystko tak naprawdę z tego pakietu pierwszego plus minus nam się udało wybudować. Dobra, co więcej? Chyba tyle, tak naprawdę. Chyba tutaj nic więcej się nie zadziało wczoraj. No schemat był dość prosty. Miałem wam przed północą nagrywać, ale nie chciałem. Tutaj wam wszystko popokazywałem, jeżeli chodzi o te lochy. No mówię, no to było strasznie podobne, nie? No też wiadomo, jakbyśmy byli na przykład, nie wiem, jakimś łowcą demonów, to byśmy tu na pewno tego i tego jeszcze może nawet ubili, powiedzmy takim stanem, jaki mieliśmy na wczoraj, no ale niestety paladynem miałem not possible na obydwa te lochy. Tu w ogóle te, a no tak, bez kitu, ja zapomniałem, że teraz przecież epicki item jest za 5 i za 10 chyba. Dlatego ja epików nie dostawałem i dostałem tylko jeden, faktycznie. Dobra, teraz mi się przypomniało, no ale to, no to akurat trochę słabe, ale jest jak jest. No, wszystko stricte co do mojej postaci wydaje mi się, że wam opowiedziałem. Potem warta, rano wartę odebrałem, miałem trochę golda, pokopałem te gemiki. Jak widzicie, doszły mi 4 takie, których używam. Z tego w sumie 3 na siłę, 1 na HP, więc bardzo fajnie. Bardzo to tutaj pomoże, żeby sobie dzisiaj ruszyć z kopyta, że tak powiem. No i generalnie tyle. Teraz też mam wartę jeszcze na tam chyba jakieś, w sumie to na 10 godzin ustawiłem. To jeszcze trochę tych gemów pokopiemy i będziemy mogli dzisiaj dalej na streamku lecieć, no a pewnie wydaje mi się, że jutro maksymalnie pojawi się zapis z tego drugiego dnia właśnie na kanale, już nie będę robił takiego podsumowania, tylko ten zapis. Dobra, teraz jeżeli chodzi o topkę, cyk, tak wyglądała topka, może ja sobie przewinę, tak wyglądała topka po drugim dniu, czyli przepraszam, po pier-
pierwszym dniu, 2 minuty dokładnie przed północą. Pozdrawiam w ogóle Ewalda i pozdrawiam bodajże Knopera, chyba tak miał nick, albo Koper, albo Knoper, coś takiego. W każdym razie pozdrawiam, bo ja pisałem, że już idę z komputera i żeby mi po prostu ktoś podesłał screena z topki po pierwszym dniu, żeby mieć do filmu. No i dokładnie te dwie osoby, z tego co widziałem, mi tylko podesłały, więc dziękuję i pozdrawiam. No i tak to wyglądało właśnie o 23.58. Jak widzicie, po pierwsze topka bardzo zróżnicowana. Mamy paladynów, mamy wojowników, mamy tu łowców oczywiście, berserków, są jacyś druidzi, są magusiowie. Zobaczcie, że bardzo wysoki poziom po tym pierwszym dniu. Zobaczcie, ile praktycznie całe top 30 ma level 30+. Wbić level 30+ z pierwszego dnia, bardzo fajne osiągnięcie, bardzo... No, bardzo fajne po prostu, nie ma co tutaj więcej mówić, no ale no to jest coś, to jest na pewno coś. No i tu jak widzicie całe top 31 dokładnie prawie ten 30 level plus wbiło, więc to fajnie zwiastuje. Universe łowcą demonów 39 level, więc no też ładnie pocisnął, co prawda nie tak jak na W57, gdzie tam wbił chyba 60 pierwszego dnia, no ale też ładnie. No i tak samo Nikoni również 39 poziom berserkiem, więc to były najwyższe poziomy po pierwszym dniu. No i zwróćcie uwagę też gildia Summerville, w ogóle o niej nie słyszałem, że taka startuje, no a po pierwszym dniu zdecydowanie bardzo dużo osób w top 30 jest od nich, więc tu też należą się, powiedzmy, jakieś gratulacje. To nie wiem, czy nie jest jakaś gildia poniekąd czeska, coś takiego, także mówię, tu tak to wyglądało. No i Generalnie tyle, jeżeli chodzi o tą topkę. Dla porównania teraz mogę wam pokazać, o zobaczcie, zresztą fajnie się ułoży, mogę wam pokazać, macie po prawo tą topkę pierwszego dnia, no i macie teraz topkę drugiego dnia. Tak to wygląda, ja to oczywiście nagrałem 14.45, jeszcze w zasadzie no dużo się może zmienić do końca dnia, pewnie też zrobię jakiegoś screena przed północą. Tak czy inaczej, tak to się prezentuje teraz. No więcej osób od nas troszeczkę się pojawiło, Summerville również dużo ludzi od nich, więc to chyba będą takie dwie gildie, które będą walczyć o top 1 koniec końców na tym serwerze, przynajmniej na razie tak to wygląda. No ale zobaczcie, no mamy 139 teraz najwyższy level, mówię, no jeszcze mamy prawie 10 godzin do północy, tu się jeszcze na pewno pozmienia, no ale 139 na ten moment na serwerze to jest najwyższy level. Mamy Melendeza w ogóle 135 druidem, Tuberki, no to oczywiste, w ogóle dużo tych, zobaczcie, już tutaj co niektórzy, no głównie łowcy demonów, tutaj tak samo Bardzik jakiś, no już mają odblokowaną arenkę. No ja mam taki cel, żeby arenkę na tym paladynie odblokować na koniec trzeciego dnia, ale nie wiem, czy mi się to uda. Tu musicie śledzić streamki, śledzić serię, żeby po prostu zobaczyć, czy to wyjdzie, bo nie jestem przekonany, no ale zobaczymy. Tu w ogóle jakiś zwiadowca też 106, tu tak samo łowca demonów 105, no tak ta topka na ten moment się prezentuje, tak to wygląda, fajnie, że jest zróżnicowana. Oczywiście wiadomo, że teraz taki paladyn, taki wojownik, taki mag będzie troszkę niżej, bo on niestety nie leveluje tak szybko, no ale tak czy inaczej no będzie to fajnie zróżnicowane, podejrzewam, prędzej czy później. Tu jakiś paladyn w ogóle, tu już wam może wyłączę. Jeszcze zwróćcie uwagę, że jedna osoba, właśnie Casino Dobi, 32 level pierwszego dnia paladynem, to też trzeba zaznaczyć, że też bardzo ładnie ten ziomeczek pocisnął. No tutaj mamy paladyna 6.4, więc jak na drugi dzień wydaje mi się, że spoko wynik, wbić ten 50+, no i chyba tyle, nie? Chyba tyle. Tutaj mamy 47, no zobaczymy, jak nam to pójdzie, no ale mówię, no ciężko, naprawdę ciężko tym paladynem cokolwiek tutaj zdziałać mocniejszego. Dlatego też mówię, tak się nie napinam, moje podstawy 177, 165, tutaj 110 szczęścia, tak to wygląda w tym momencie, ale mówię, jakoś tak miałem takie, że klikałem na chillu, żeby wiadomo, nic nie zepsuć, żeby też jakoś nie napinać się, po prostu tak o, w ogóle jak wczoraj sobie zrobiłem skana na SF Toolsie, to przez cały wczorajszy dzień zdobyłem 410 tysięcy expa, nie? To jest tyle, co na wyższym poziomie jedno kliknięcie Akademii ci daje, więc no mówię, jakoś tak bardzo się nie napinałem, ale ani też w sumie, o zobaczcie, od razu nam wpadło osiągnięcie, ani też no nie wiem, po prostu się nie nastawiałem na jakieś, wiecie, nie wiadomo jakie szaleństwa na tym paladynie, więc też po prostu będziemy tutaj z bezpiecznej odległości obserwować topkę. Wszystko, prawie 20 minut
minut chyba wszystko wam powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytanka, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Klikajcie kciuka w górę. No i możecie również wpadać na streamka. Dzisiaj około godziny 18 planuję odpalić. No i będziemy sobie, tak jak wspominałem, na Twitchu rozgrywać drugi dzień. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!